książka 170 lat kolei krakowsko-górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Autorstwa Adriana Ramsa. Wydana przez Muzeum Miasta Jaworzna ukazuje rozwój i przemiany kolei oraz jej wpływ na rozwój gospodarczy, urbanistyczny i społeczny Szczakowej. Pomysł był taki, żeby pokazać rozwój tej kolei i uwzględnić jeszcze dodatkowo rozwój i pewną łączność pomiędzy koleją, która funkcjonowała w Jaworznie, tą główną linią kolejową krakowsko-górnośląską, a tak zwaną linią dojazdową, górniczą i tą linią kolei lokalnej Piła Jaworzno, które funkcjonowały w Jaworznie. Przy stacji kolejowej powstała nowa osada, która szybko nabrała miejskiego charakteru, czego efektem było uzyskanie praw miejskich przez Szczakową w 1896 roku. Dostęp do nowych rynków zbytu, łatwość transportu towarów i zlokalizowanie w okolicy złoża surowców przełożyły się na powstanie nowych zakładów przemysłowych, na przykład fabryki sody amoniakalnej, huty szkła, cementowni. Książka ukazuje także rozwój kolejnictwa w Jaworznie oraz próby połączenia linii lokalnych i górniczych z główną linią kolejową krakowsko-górnośląską. Na kartach książki prezentujemy m.in. niezwykle ciekawy model, miniaturę parowozu Kraków, czyli tego parowozu, który w 1847 roku w październiku jako pierwszy wyjechał z dworca krakowskiego i przemierzył trasę kolei do Szczakowej. Warto pamiętać o zmianie decyzji co do przebiegu kolei. Pierwotnie kolej krakowsko-górnośląska miała przebiegać od Krakowa przez Krzeszowice, Chrzanów i Jaworzno do granicy austriacko-pruskiej w okolicach Bierunia. Ale podjęto decyzję, żeby kolej krakowsko-górnośląską, kolej górnośląską spiąć z koleją warszawsko-wiedeńską, czyli w zasadzie koleje wszystkich trzech państw zaborczych miały być połączone w okolicach Szczakowej. I tak też się stało. Książka jest bogata, to ilustrowana archiwalnymi fotografiami i mapami.